Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Po krótkiej przerwie rozpoczynamy nasz poranny przegląd prasy. Mam w ręku tradycyjnie już Gazetę Polską codziennie i to jest takie wydanie dość długie, ponieważ od piątku do środy, jak większość zresztą dzienników gazet, ponieważ przypominamy, że dzisiaj piątek i myślę, że dla wielu z Państwa już długi weekend. Dla niektórych nawet nie weekend, a tydzień, bo podobno są osoby, które biorą też dzień wolny w pracy, dodatkowo czwartek, piątek, wtorek, trzy dni wolnego, trzy dni urlopu i cały tydzień można się cieszyć. No właśnie, czym? Jeszcze zanim przejdę do Gazety Polskiej codziennie, tutaj taka krótka wzmianka w Rzeczpospolitej. Czas na grillowanie, bo oczywiście majówka w Polsce kojarzy się głównie z grillowaniem w ogrodzie, spotkaniem z rodziną, ze znajomymi, ale niestety tutaj, o, widzą Państwo takie pyszne potrawy na grilla. Czas na grillowanie droższy niż rok temu. Produkty na rożen zdrożały średnio niemal o 20%. Podczas majowych dni wolnych grillować chce jednak aż co drugi Polak. I myślę, że to jest pozytywna informacja mimo tej podwyżki cen. Już też w sklepach mówi się o tych kolejkach. Przypominamy, że też w niedzielę niedziela handlowa i tutaj sprzedawcy mówią, że właściwie święta wielkanocne i ta niedziela handlowa przed świętami wielkanocnymi to był pikuś, mówiąc kolokwialnie, w porównaniu z tym, co ma dziać się w niedzielę. Więc myślę, że jeżeli mogą Państwo wcześniej zrobić zakupy, na przykład dzisiaj po naszym poranku, czy też nie wiem, jak jutro będzie wyglądała sytuacja, to jest to dobry pomysł, ponieważ w sklepach ma być rzeczywiście zatrzęsienie osób przed tymi dwoma właściwie dniami, kiedy sklepy będą zamknięte, to jest 1 i 3 maja. Przechodzimy teraz do spraw politycznych. Gazeta Polska codziennie. I tutaj informacja z Pentagonu. Amerykanie po raz kolejny doceniają współpracę z polskimi władzami. Polska wyłoniła się jako lider wśród sojuszników NATO w Europie. Mamy duże szczęście, że jesteśmy gospodarzem batalionowej grupy bojowej w Polsce, powiedziała Celeste Wallander, przedstawicielka Pentagonu do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. I więcej cały artykuł na stronie 10, jeśli chodzi o tą współpracę polsko-amerykańską i o tę wypowiedź. A teraz te sprawy stricte polityczne, tak jak powiedziałam, myślę, że wczoraj taka informacja, którą pewno dzisiaj będziemy komentować. Wcześniej to miał być nieformalny sojusz do spraw, właśnie do załatwienia polskich spraw. Taki właśnie sojusz między z PSL-em a Szymonem Hołownią, a okazuje się, że jednak tutaj mamy wspólną listę wyborczą, mamy koalicję. Wczoraj to podczas konferencji prasowej zostało ogłoszone. Opozycja nie znalazła drogi do szerokiego porozumienia, PSL z Hołownią, a Tusk z marszem. Oczywiście mówimy o tym marszu także komentowanym przez nas. Solidarna Polska 3 maja organizuje konwencję i zmienia nazwę PSL i Polska 2050. Już oficjalnie idą razem do wyborów, a Donald Tusk ostatecznie żegna się z marzeniem o jednej liście opozycji. W najbliższych miesiącach nie ma co liczyć nawet na krótki odpoczynek w polskiej polityce. Codzienna zapytała ekspertów, jak okoliczności te wpłyną na poparcie dla poszczególnych ugrupowań. I tutaj właśnie czytamy o tym, o tej jednej liście, o tym, co zostało ogłoszone w czwartek. Też Solidarna Polska zmieniła nazwę, która teraz brzmi Suwerenna Polska. Chcemy, by hasło suwerenność przyświecało dalszej drodze naszego środowiska politycznego, bo suwerenność jest obecnie jednym z gigantycznych wyzwań, tak powiedział Zbigniew Ziobro. O komentarz do tych wydarzeń został poproszony także Mieczysław Ryba, właśnie o ten sojusz, który tutaj Państwo widzieli na zdjęciu, Szymon Hołownia w uścisku, w objęciach Władysława Kosiniaka-Kamysza. W mojej opinii sojusz PSL z Polską 2050 jest bardzo ryzykowny, szczególnie dla PSL. Szymon Hołownia chce być zielony i wprowadzać w Polsce wszystkie ograniczenia klimatyczne. To natomiast mocno uderzy w rolnictwo i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi trudno będzie wytłumaczyć swojemu elektoratowi całą tą sytuację. Myślę, że te różnice wyjdą w kampanii i w tej koalicji w pewnym momencie trudno już będzie zdobyć nawet 8%, bo przypomnijmy, że jeśli chodzi o taki pojedynczy start, to musi być 5% przekroczenie progu wyborczego, ale jeśli dwie partie startują w koalicji, to już próg jest wyższy i wynosi 8%, tak więc tutaj większe wyzwanie między tą koalicją. I jeszcze warto tutaj podkreślić, też w tym artykule zostało to wspomniane, ten marsz 4 czerwca. No, w tym tygodniu Szymon Hołownia nagrał i zamieścił filmik w mediach społecznościowych, który właściwie powiedział, odpuśćmy sobie ten marsz, jesteśmy w różnych miejscach w Polsce, nie wiem jeszcze, czy będę na tym marszu, nie wiem, jak będzie ten dzień wyglądać, to ważny dzień dla wszystkich Polaków. No i trzeba przyznać, że wylał się na niego tak zwany hejt w mediach
mediach społecznościowych. Oczywiście od, wydawałoby się, no, polityków z jego środowiska, ale tam został on oskarżony o zdradę, o wspieranie Prawa i Sprawiedliwości, wspierania Jarosława Kaczyńskiego i rozbijanie opozycji. O tym oczywiście powiemy o godzinie 8 z Rafałem Ziemkiewiczem. A tymczasem kolejny temat na stronie 4. Też dzisiaj jechałam samochodem do pracy, słuchałam radia i te informacje pojawiły się w serwisach. Rakieta w lesie pod Bydgoszczą. W lesie w Zamościu pod Bydgoszczą znalezione zostały szczątki rakiety powietrze-ziemia. Na miejscu znaleziska pojawiły się saperzy i prokuratorzy, a teren zabezpieczyły policja i żandarmeria wojskowa. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo. Według ustaleń Codziennej to polska rakieta. To, że są na niej rosyjskie napisy, nie jest niczym niezwykłym, a spadła na przykład w trakcie ćwiczeń, co się zdarza. Nie ma co z tego robić sensacji, powiedział Codziennej generał Roman Polko. No tak, tak tutaj czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie, a na przykład Gazeta Wyborcza już pisze o tym, że rząd czegoś nie mówi i stawia pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się w lesie pod Bydgoszczą. Niezidentyfikowany obiekt wojskowy spadł na tereny leśne we wsi Zamość w Kujawsku-Pomorskim. Władze długo w tej sprawie milczały. Teraz sączą informacje, a ludzie się boją. Taka jest właśnie okładka Gazety Wyborczej, czyli to jest temat dnia. A jeśli chodzi o ten artykuł, który przeczytałam, to wyjaśnienie, ta rozmowa z generałem Polko, strona 4 Gazety Polskiej Codziennie. Jeżeli są oczywiście Państwo zainteresowani tym artykułem, przechodzimy do kolejnej gazety. Przechodzimy do kolejnej gazety i tutaj tematy, które także będziemy dzisiaj poruszać w naszym poranku. I nie chodzi tutaj koniecznie o grillowanie, które oczywiście w nadchodzący weekend też jest bardzo ważne, ale kwestie rolnictwa. Rzeczpospolita, dzisiaj okładka ryzykowna gra o zboże. I dzisiaj też moim gościem będzie pani Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, więc myślę, że kompleksowo poruszymy ten temat. Chodzi oczywiście o negocjacje z Komisją Europejską. Te negocjacje dotyczą zakazu importu zboża, ale okazuje się, że ta lista życzeń się wydłuża, jeśli chodzi o ten zakaz importu. I tutaj już trzy tury rozmów za nami. Niestety porozumienia między Komisją Europejską, Polską a pozostałymi krajami nie ma i Rzeczpospolita nazywa to ryzykowną grą. Polska zwleka z przyjęciem propozycji Brukseli, rośnie zniecierpliwienie innych państw Unii Europejskiej. I też warto wspomnieć, że to właśnie dzisiaj Szwecja, kierująca obecnie pracami Unii Europejskiej, zaplanowała głosowanie nad przedłużeniem o kolejny rok unijnego rozporządzenia zezwalającego na swobodny napływ do Unii produktów rolnych z Ukrainy. W tle tej decyzji odbywają się negocjacje między Komisją Europejską i 5 państwami, które chcą zakazu importu niektórych produktów rolnych z tego kraju. Jednostronnie i niezgodnie z prawem unijnym. Taki zakaz wprowadziły Polska, Węgry, Słowacja i Bułgaria, a problemy zgłasza też Rumunia. Przypomnijmy, że Rumunia tego zakazu nie wprowadziła, jeśli chodzi o całkowicie to zamknięcie granicy i import produktów. Komisja Europejska nie zdecydowała jednak o uruchomieniu przeciwko nim procedury dotyczącej łamania prawa europejskiego, ale zaproponowała, że wprowadzi legalny zakaz wwozu na ten teren 4 produktów. No i tutaj czytamy, że chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Warto też dodać, podkreślić, że minister rolnictwa powiedział, że w drodze tych negocjacji udało się także wynegocjować olej słonecznikowy, tak więc obecnie jest to 5 produktów, które miałyby się znaleźć na tej liście zakazanych. Zapowiedziała też kolejny pakiet pomocowy dla rolników w wysokości 100 milionów euro. Ma uzupełnić już przyznany pakiet 56 milionów euro i z tych 100 milionów euro nieoficjalnie mówi się, że 40 milionów euro miałoby trafić do Polski. W zamian za to państwa miałyby zrezygnować z tych środków jednorazowych, jednostronnych i umożliwić tranzyt wszystkich produktów do innych krajów Unii Europejskiej. Piątka odpowiada na to żądaniami dopisania do listy zakazanych produktów, m.in. mięsa, owoców, miodu, nabiału, soi i zwiększenia pomocy finansowej. I co czytamy, jakie tu są komentarze? Propozycja Komisji Europejskiej nie jest zbyt ładna, bo przymyka się oczy na nielegalne działania. O ile w ubiegłym tygodniu część państw gotowa była na to przystąć, rozumiejąc problemy tej piątki,
O tyle teraz słychać coraz więcej narzekania, powiedział jeden z dyplomatów. Nasi rozmówcy przewidują, że jeśli spirala żądań nie zostanie ograniczona, to inni też zgłoszą swoje postulaty, a wtedy pojawią się pęknięcia w jednolitym do tej pory bloku wsparcia na Ukrainę. I tutaj jeszcze taki komentarz. Wolny handel się opłaca. W poniedziałek na posiedzeniu Rady Ministrów do spraw Rolnictwa wystąpił gość, minister rolnictwa Ukrainy, i przedstawił dane pokazujące, jak Polska korzysta na wolnym handlu z jego krajem. Sprzedaż naszego przeboju eksportowego na tamtejszym rynku mięsa i nabiałów wzrosła w 2022 roku o 37%. To akurat taka branża, gdzie jako karmę wykorzystuje się ukraińskie ziarno, którego wóz Polska teraz zablokowała. Tam jest też dalszy ciąg tej sprawy, ponieważ na przykład Polska Izba Mleczarska mówi, że akurat tego zakazu nie chce, że chciałaby, żeby mleko nie znalazło się na tej liście, ponieważ dużo tego mleka eksportują na Ukrainę i boją się także tego lustrzanego zakazu. Ale tak jak powiedziałam, dziś o godzinie 9 wiceminister rolnictwa naszym gościem, tak więc myślę, że tutaj szczegółowo, kompleksowo omówimy ten temat. A tymczasem jeszcze jedna ważna informacja, myślę, międzynarodowa a propos wojny na Ukrainie. Chiński pośrednik. Chodzi o oczywiście Xi Jinpinga i jego kontaktu z Kijowem. Zmuszony sytuacją Xi Jinping nawiązuje wreszcie kontakty z Kijowem. Chodzi tutaj oczywiście o, widzimy tych dwóch panów na zdjęciach, prezydent Ukrainy, a także prezydent Chin. Rozmowy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Chin oczekiwano szczególnie w Ukrainie bardzo długo, od początku wojny. Jak się wydaje, teraz zaskoczyła ona zarówno Moskwę, jak i Waszyngton. Śmieszna rzecz na zamieszanie panujące w obu stolicach może wskazywać użycie identycznych do jej opisania, to w końcu suwerenne państwa. Rozmowa suwerenów, miało dojść rzeczywiście niespodziewanie do tej rozmowy. Pierwsze pogłoski pojawiły się już w połowie marca, ale odbyła się ona w końcu dopiero po skandalicznych wypowiedziach chińskiego ambasadora w Paryżu, odmawiających suwerenności państwom powstałym z rozpadu ZSRR i nadających Rosji historyczne prawo do Krymu. Prawdopodobnie Xi Jinping postanowił zatrzeć to negatywne wrażenie, jakie te słowa wywołały. Tak więc przywódca Chin przedstawił się tutaj jako niezależny obserwator. Wydaje się jednak, że wszelkie inicjatywy Pekinu mają jeden cel – uzyskanie przewagi nad Zachodem, głównie Stanami Zjednoczonymi, dlatego Chiny nie są neutralne w tej wojnie. I tutaj obecnie Pekin sądzi pewnie, że nikt nie odniesie zwycięstwa i wojna zamieni się w pojedynek na wyczerpanie. W końcu obaj walczący przyjmują chińską mediację, a wydrenowani finansowo z ulgą powitają chińskie inwestycje. Ale Ukraina jest na drodze do Unii Europejskiej. Na to też myślę, że warto przypomnieć tą ostatnią wizytę Jensa Stoltenberga z zeszłego tygodnia w Kijowie, kiedy oczywiście powiedział, że te drzwi NATO są otwarte dla Ukrainy. Chiny musiałyby więc doprowadzić do zawrócenia przez ukraińskie społeczeństwo ze szlaku do Europy. Nie wydaje się to możliwe, ale najprawdopodobniej w komunistycznym kraju w ogóle nie rozumieją, co to jest społeczeństwo. I tutaj taka opinia, taka analiza w Rzeczpospolitej. A my także będziemy dzisiaj o godzinie 8 rozmawiać z Rafałem Dziemkiewiczem na temat tej rozmowy, ponieważ myślę, że to jest ważne w kontekście toczącej się wojny i możliwego jej finału. Tak, drodzy Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o nasz poranny przegląd prasy, ale oczywiście zachęcam do pozostania z nami, ponieważ już za 7 minut tutaj na antenie Rafał Dziemkiewicz, jego polityczne podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia.